Cześć, witajcie, z tej strony HoloGetsu i witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z czego? No z Hollow Knighta. Pisaliście mi masowo, że tutaj, jeśli chodzi o tego sprzedawcę, mogę mu bez problemu posprzedawać te rzeczy. Wcześniej nie chciałem tego robić, ponieważ nie byłem pewien, czy nie stanie się tak, że na przykład jakiś tam NPC się nie pojawi, który nie będzie tego chciał, albo może bym musiał to gdzieś włożyć albo coś, a tak to sprzedam jak głupek i będzie problem. Natomiast skoro mi pisaliście masowo, że nie ma takiej potrzeby i że do niczego to nie będzie potrzebne, okej, sprzedaje jedyne co, no to tak jak ktoś zauważył, czasami nie warto chodzić z dużą ilością kasy i póki nie sprzedamy, no to jest taka kasa, której nie stracimy, nie? No ale ja myślę, że mogę sprzedać i pokupować jakieś amulety, inne rzeczy, latarnie, więc zobaczymy. Dziennik wędrowca, powiadasz. Mimo że są to częste znaleziska w królestwie, to bardzo lubię je rozszyfrowywać. Czytane razem tworzą makabryczne opowieści, zupełnie jakby los nie był łaskawy dla większości podróżujących po Hollow Nest. I to tyle. I mogę jeszcze raz sprzedać, coś się wtedy odblokuje, to znaczy coś jeszcze mi innego powie. Kolejny dziennik wędrowca. Nie mogę dać ci za nie zbyt wiele, ale ponieważ w tych jaskiniach jest ich mnóstwo, przeto wątpię, abyś znalazł kogoś, kto zechciałby zapłacić za nie Gio. Okej. W ogóle powiem wam, że naprawdę to jest sporo warte. Jeden taki za 450 pieczęć Hollow Nest, mam aż 4. Niesamowicie fajna sprawa. Pieczęć Hollow Nest oczywiście sprzedajemy, zobaczymy, czy coś jeszcze nam powie. Bardzo interesujące, czy znasz pięciu wielkich rycerzy królestwa? Byli szanowanymi postaciami w Hollow Nest, często opisywanymi w kronikach królestwa, ale tylko jako grupa. Aha, to może nie jest coś związane z Hollow Knightem, którego pomnik tam po prawej widziałem, nie mam pojęcia. Zarówno ich imiona, jak i uczynki zostały wymazane z historii. Smutne. Tak wiele lat minęło od czasów ich świetności. Odkrycie ich tożsamości byłoby wielkim osiągnięciem. Możemy dalej w sumie sprzedawać. Dużo tego, naprawdę dużo historyjek. Lubię je zbierać, niewiele informacji da się z nich wyczytać. Mimo wszystko bardzo ładnie z nich błyskotki, nie ma nic złego. Mam już 2400. Musimy się koniecznie od razu wrócić i pokupować rzeczy. Czy masz dla mnie jeszcze coś? Jeśli nie, to zabieraj swoje przemoczone truchło z mojego domu. Jaki ham! Ja mu tu sprzedaję mnóstwo rzeczy, a on jeszcze mnie tak wyzywa. Powiadają, że na zewnątrz przy bramie miasta znajduje się ogromny pomnik przedstawiający rycerza. Dokładnie tak, to może być jeden z królewskiej wielkiej piątki. Aha, czyli miałem rację. Hollow Knight, który był tam przedstawiony pusty rycerz, może być właśnie z tej piątki, o której on mówi. Chętnie zobaczyłbym go na własne oczy, ale brama od dawna jest szczelnie zamknięta, a obejście jej byłoby długą i męczącą katorgą. Z tymi wszystkimi przeklętymi skorupiakami błąkającymi się wokół. Chyba że chodzi o tego po lewej stronie. Tam też była jakaś statua, jak ja wchodziłem tutaj. No i nie mamy już nic, wszystko sprzedałem, mam 3300 kasy. No to co? Gdzie tu najlepiej byłoby się wrócić? Muszę popatrzeć na mapę, jak to jest. No jak tu wrócę, będzie git, chociaż boję się, że umrę, jak umrę z tą kasą. Nie, no dobra, nie ma opcji. Kolejna rzecz, bo potem zapomnę. Piszecie mi też, prosicie mnie, żebym patrzył na bestiariusz. Myślę, że możemy to robić, ale nie chcę poświęcać temu specjalnie dużo czasu, bo jakby dowiadywanie się o Pokemonach, wydaje mi się, że spoko jest to faktycznie urozmaicenie. Natomiast kto ma czas to wszystko czytać? Ja wolę jednak bardziej walczyć, bardziej pchać fabułę. Prawdopodobnie tutaj możemy się czegoś dowiedzieć o bossach i nie tylko to, przynajmniej uważam, że byłoby ciekawe. Natomiast Hornet, pokonaj jeszcze jeden w celu rozszyfrowania. Okej. Okay. Ciekawe, gdzie mam pokonać. Dzierżyń, igłę i nić. Każdy z nas pozostaje po sobie jakąś cząstkę siebie, gdy umiera. Swego rodzaju plamę na historii tego świata. Nie wiem, jak długo jeszcze to królestwo będzie znosić ciężar tylu dawnych istnień. Echo poprzedniego życia. To jest dosyć ciekawe. No i mogę patrzeć po pokonywanych przeciwnikach, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie jest to coś, co uważam, że należałoby jakoś specjalnie rozwijać na odcinkach. Bo byście się zanudzili, a przynajmniej ci widzowie, którzy bardziej liczą na akcję. No i ja nie ukrywam, że też bardziej liczę na akcję. Winda też jest na górze, to troszkę muszę się przedrzeć. No dobra. A tak to dzięki, że piszecie mi radę i doceniam, że chcecie pomóc. Co prawda często jest tak, że coś faktycznie stosuję na odcinkach, a wy tego nie widzicie, bo na przykład jeszcze nie jestem prosem i nie robię tego umiejętnie albo coś, ale no i tak. W każdym razie biorę do siebie, co tam przeczytam i mam nadzieję, że jest git. No to co, ja tutaj nie będę przedłużał, chodźmy do stacji rogacza, muszę się też wyhealować, bo będzie źle. Macie, to dla was, wasze ulubione bicie z góry. To do Dirtmouth najpierw i chodźmy rozporządzić tą kasą. Właśnie, jeszcze podobno można bardziej ulepszyć miecz. Tak samo pisaliście mi, że wcześniej był on pęknięty, teraz jest bardziej naprawiony. Może tak powiedzieć, bardziej naprawiony. No już w każdym razie jest bardziej tak wypolerowany, prawda, wygładzony chyba. To w tę stronę w każdym razie zmierza.
Co tam powiesz, dziaduszku, jeszcze? Mam nadzieję, że nie jesteś zawiedziony naszym małym miasteczkiem. Troszkę jestem zawiedziony waszym małym miasteczkiem. Co prawda teraz jest tu dość patetycznie, ale niegdyś byliśmy bardziej gościnni. Wejście do królestwa zostało zakazane dawno temu, zapewne w wyniku jakiegoś kataklizmu. Wiele wrót zostało zamkniętych, ale nasza stara studnia nadal wykorzystywana jest do zakradania się z powrotem. Przez lata wielu używało studni, aby wślizgnąć się do ruin. Wędrowcy, złodzieje, poszukiwacze przygód. Zabawne, że tylko niewielu udało się powrócić, być może znaleźli to, czego szukali. Nie jestem aż taki naiwny. Bez wątpienia oni wszyscy zostali pożarci. W tych czeluściach na każdym kroku czai się niezliczona ilość niebezpieczeństw. W ogóle tam coś było o tym, że miasteczko jest patetyczne i prawdopodobnie jest to złe tłumaczenie, bo patetik to nie jest jak po polsku patetyczny, bo patetyczny po polsku oznacza podniosły, taki charakter, taki, wiecie, oficjalny, taki bardzo, na przykład hymn jest taki podniosły, polski hymn, więc tutaj wina tłumacza troszkę, ale dobra, da się to wybaczyć. Aha, tu wszystko kupiłem, sorry, miałem tu nie iść, więc taka chwila troszkę edukacji z Mangetsu. Natomiast zobaczmy, co tutaj możemy kupić jeszcze u tego pana. Ja bym chciał latarnię przede wszystkim. Kupujemy latarnię, zobaczymy. Jest latarnia, 1800 poszło w sekundę. Jest krzepka skorupa, użycza więcej czasu na wyleczenie. Dobra, za 200 mogę wziąć. Troszkę się boję, że wezmę jakieś gówno i że, wiecie, przewalę tę kasę. Tak samo nie wiem, do czego służy zwykły klucz. Kupię sobie fragment naczynia i chyba zostanę przy tym. No. O, no i mam drugi tutaj fragmencik. Jeszcze jeden jest potrzebny, czyli trzy są na pełne naczynie, całkiem spoko. I na razie tyle z zakupów. Warto mimo wszystko zostawić sobie troszkę Gio. Jakby trzeba było wydać na jakiś dworzec albo coś jeszcze, wiecie, o co chodzi. No i co z tą latarnią? Gdzie ona jest? Tu jest latarnia. O, i to jest taki item, to nie jest jako amulet, ani z tych rzeczy. Będzie bardzo przydatne. Tak samo nie wiem jak z tym kluczem, bo już dostałem taki jeden. No dobra, chyba tyle, nic nie będziemy tu kombinować. Lecimy w takim razie na dworzec centralny. Jeśli chodzi o jakieś... Co nie jest tu? Jeśli chodzi o jakieś ewentualne lokacje do zwiedzania, wiecie, żeby wracać, będę wracał regularnie, ale wolę zacząć od tego, żeby faktycznie troszkę bardziej popchać fabułę, ponieważ ciekawi mnie, co będzie dalej w tym sanktuarium, przed którym się cofnąłem. Tam, wiecie, obstrałem dosłownie już zbroję, że będzie jakaś prowalka czy coś, dlatego ja chciałbym to zobaczyć, co tam się znajduje. Kurde, nie tutaj. I ewentualnie się zawsze możemy na końcu odcinka tak umówić, że będziemy chodzić na jakieś tam wygrzebywando. To tu się szło chyba. No, chyba tak. Zobaczmy w takim razie, co tam się znajduje. Dzięki wam w ogóle też... O, chyba będzie ten przeciwnik? Nie, nie ma go. Zniknął. Dzięki wam też się nauczyłem, jak szukać sekretów w Sanktuarium Dusz. Mianowicie widziałem nawet na odcinku, że tu gdzieś była chyba pęknięta ściana po lewej stronie. Oto! No... Kurde, jak to mam jeszcze zrobić? Już, udało mi się. No właśnie, więc wiem mniej więcej, jak mam tego szukać. Aha, ja sobie zrobiłem przejście tutaj, ale świetne. Po to to było. Dobra. Czyli sobie w ten sposób ułatwiłem. No a na górę nie mogę mimo wszystko wejść, ponieważ mój klucz tu nie pasuje. Zastanawiałem się, czy może klucz od tego jednego sprzedawcy byłby tu git. No ale chyba się tego za bardzo w najbliższym czasie nie dowiemy. Niby moglibyśmy, ale też nie ma co tak tych coinów raszować w jedną rzecz. Tak jak mówiłem, lepiej sobie jeszcze dozbierać więcej i wtedy powydawać. No i co? Lecimy. Tu znowu dusza. Tu zaczyna być. Aha, to już przedstawiłem ostatnio. Tam też byłem i ja mam jechać windą, tak? No to na dół i windą w górę teraz. Zobaczmy. Tu? No wysoko. I co to jest za łeb? Nie wygląda to dobrze. No jest! Ale się wystraszyłem, jak mi skoczył na łeb. Dobra. Ajajajajaj. Baldura nie mam niestety chyba. No tak się spodziewałem, że tu będzie walka. Ta sala była zbyt duża, żeby tu nic nie było. Okej, okay. Może uda... Nie uda mi się wyhealować. Wyszedłem na zero. To jest bardzo podobna walka do modliszek, z tego co widzę. Dobra. O, jeszcze wali te firebole. O, udało mi się go fajnie jeszcze od góry wziąć. Dobra, może się wyhiluje. Okej, okay, dał radę. Pyk. Dajesz, ziomek. No, trzymaj. O, masz ograniczony zasięg z tego dosyć. Mogę w ciebie jeszcze tak trzasnąć. Ojeju, znowu fireball. Trzymaj, to dla ciebie. No, fajnie było cię ubić za pierwszym razem. O, super. To był boss, czy to był mini boss w ogóle, bo... Szczerze, był troszkę chyba jednak za krótki na bossa i teraz tak nie wiem. Ale się wystraszyłem go i wzbudził nawet mój taki respekt. Może to był jednak miniboss? Nie mam pojęcia, ale walka po dłuższym czasie, czy nawet krótszym czasie, nie wydawała się aż tak skomplikowana z nim.
Poszło nieźle. Dobra, mam tutaj schodzić? W ogóle nie mam mapy, a mam mapę tego miejsca. To się zalicza jakby pod miasto West w dalszym ciągu. Dobrze wiedzieć. No w sumie nawet obok sprzedaje nam mapę, więc może nie bez powodu. Chodźmy do góry. O, tu jest zablokowane. Mogę się odbijać od ścian. Ale mogę tędy wejść. Nie wiem, coś zepsułem, jakąś fiolkę. Przestawiamy, tu się bramę odblokowuje i mogę windą do góry jechać. Mogę też w dół pokombinować. Do góry lecimy. Zobaczymy, co tu się jeszcze kryje. Zauważyłem, że trzeba cały czas iść w górę serca. Chce się coś napotkać, tu nic nie ma. W górę serca. Chodźmy, może się wyhilujmy jeszcze. Okej, okay, wyhilowando. Tu jeszcze kolejna bubka. Światełko. A, to mi duszę daje. Teraz zauważyłem, jakoś na odcinku mi to umknęło. A to nie wiem, co daje. I tu mogę iść tylko w lewo. Ciekawe, czy tu Hornet za niedługo spotkam. Chociaż nie, ona coś mówiła, żeby coś innego tam złapać. Chyba. Dobra, jest dusza. Pyk, oj, pyk. Mam cię. Tu mogę wejść? Nie ma tu nic. Co to za buba? Rozwalona buba. Umarło jej się. Aha, i się wskrzesił chyba. A nie, to nie jest ten. To jest ten stary ziomek. Kurczę, dużo ich. Nagle mi nie idą uniki na nich. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze się skrywa. Co to jest? Chyba mogę to rozbić. I widziałem to w ogóle od góry tego pomieszczenia, ta walka z bossem, czy tam mini bossem. I to się załamie pode mną. Może potrzebuję jakiegoś tąpnięcia. Tak samo tu jest coś takiego podobnego. Jeśli nie nowa umiejętność, to mam mam taki pomysł. Jakie mam amulety? Podobno jest szansa. Być może właśnie do tego był ten mistrz zrywu, żeby tak się zerwać, ale w dół. I być może tym zerwaniem się w dół rozwalimy coś takiego. Tylko nie mam za bardzo miejsca ławki, żeby ten amulet sobie zmienić, więc idziemy w górę i być może w przyszłości tutaj sobie to odhaczymy i zobaczymy, ale ławka pewnie za niedługo będzie, skoro tu coś takiego jest. Nie... O! Już na samym szczycie jestem. Tu jest buba. Znowu weszła we mnie. Jak dużo ich! Jak dużo ich! Ryję! Leczymy się! Nie! Dobra, leczę się teraz. Musimy szybko. Ale się ich zrobiło w jednym miejscu. Dobijamy tę bubę. To są takie ślizgony, tak? Nie wiem, ślizgają się po tej podłodze. Nie wiadomo co. I tu jest jakaś sala tronowa, tak to wygląda. I się respią duchy. O, dziwnie tak troszkę. Dobra, wyczyszczone wszystko. Na prawo, bo tu widzę, że coś szło. O, mogę to zbadać. To jest wielka skrzynka, może dostanę jakąś umiejętność. Poskramiacz zaklęć. Nie, to nie była umiejętność. To raczej tak, pieczęć Hallowness, czy co to jest? Nie. To jest amulet. Odzwierciedlając pragnienia mistrzowskiego opanowania duszy przez założycieli Sanktuarium Dusz, polepsza zdolność posiadacza do rzucania zaklęć. Redukuje koszt zużycia duszy podczas rzucania zaklęć. Czyli to jest właśnie pod to strzelanie. Całkiem spoko, że możemy tak jakby wybrać sobie, co nam lepiej leży, albo co lepiej działa na danego bossa i to właśnie ulepszyć. I tak były rzeczy, które zwiększają damage bezpośrednio od naszego naila, tak? Tak właśnie teraz mamy coś pod magię. Fajne. A tu duszę zdobywam. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Walka? Będzie walka? Rozwalę. Będzie walka prawdopodobnie. No nie ma opcji, że nie będzie walki tutaj. Zamknęło się. Za mną. Okej. Dobra. I co dalej? Mam wejść tutaj na zewnątrz? No wiedziałem, że będzie walka. I co to jest? Jaki wielki! Robok, żuk! Władca dusz, a czy my go nie widzieliśmy przypadkiem? Pali fireballami znowu. Ojejku. Dobra, trzasnąłem go parę razy. Właśnie lipa jak się teleportuje, wam powiem. Okej. No to ja się wyhiluję teraz, korzystam, póki on mi daje okazję. A znowu, każdy boss musi to mieć. I dwa życia mi poszły chyba. Firebole. No. Dobra, pyk. Pyk. Tąpnięcie, au. Muszę sobie zapamiętać, że jak robi to tąpnięcie. O, już. Już tak szybko? Czy mam chwilę na wytchnienie, na wyhilowanie się? Mam chwilę. Każdy boss musi mieć te same ataki z tego, co zauważyłem. Szarże od góry i właśnie jakieś takie. O, dobra. Da się tu jakiś schemat wyczuć póki co. O, dobra, uniknąłem. Nie jest najgorzej. Serio. Może nawet lepsze byłoby tu rzucanie. Oj. No to ja może się wyhiluję.
korzystając z okazji. Pyk. No, tam jest gdzieś na prawo. Ajajaj. Niestety chciałem z duszy mu strzelić i się teleportował do mnie. Masz? To dla ciebie. Znowu dla ciebie. To jest pewnie chwila na wyhilowanie się dla nas, tak szczerze. To zauważyłem, przy Hornet też było coś podobnego i przy fałszywym rycerzu. Mogę wyskoczyć. Ojoju, jeju, jeju, no nie wyszło dobrze. Tak lepiej nie robić. Będę się healował jak będę mógł, kurde. Chyba padnę, bo się rozpędza gościu. No teraz wali dwa firebole na raz. A nie mogę go nawet trafić. O, fajnie wyszło. Proszę, dobra, dało radę się wyhilować jedną maskę. Teraz znowu wali firebola. No. Pyk, pyk. Dobra, i teraz się healujemy, korzystamy z okazji. I pyk. Będę wam pykał dużo. Wyskoczyliśmy jakoś, czasami tak mi trzęsie ekranem, że nie jestem pewien, czy wyskoczę. Nie. Ale mam cię prawie, mam cię. Ty masz mnie. Nie. Oj, co się stało? Czemu on dwa razy ten sam atak zrobił i zatrzymał sobie dzięki temu? Super wyszło. Dobra, mangi. Już go zabiłem. Super, udało się. Za pierwszym razem. Było dobrze. Było dobrze, ale... Jak on krzyczy, co jest z nim? O! Co to za maska? To musiał być naprawdę jakiś mocny boss. Może coś jeszcze, jakąś umiejętność zdobędę? Co to jest? I to weszło we mnie. Ej! Ożywił się! I w dół! Dalsza część walki? Fałszywy rycerz 2 normalnie. Wow! Co jest z tobą nie tak, gościu? No nie! Oberwałem. Ja próbuję go walnąć. No, mam jedno życie. Musimy jakoś to przetrwać. Nie! Przegrałem! Ale mnie zrobił, wytrolował mnie. I na ławkę, kurde, no, na ławce, przy piwie i trawce. Mam moje ciałko, dawaj kasę. Moje złe ja. Ej, trzy razy. Jak będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Zmierzę się z nim ponownie. Ale nie wiem, czy mam pokazywać tę walkę, bo to też to tylko formalność, nie zmieniałem sobie nic jak coś. Dobra. Może uda mi się szybciej go zabić, to było fajne. Ojoj, źle zrobiłem. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk. Mam cię. O, dobra, wykiluję się. Pyk. Pyk. Ja ciebie też umiem strzelać, wiesz? Pyk, pyk. O, nie dał rady parę razy. Myślałem. Nie idzie źle, ale troszkę wolno. Dobra, kolejne. Drugi upadek Jezusa, jak to się mówi. Pyk, pyk. Co dalej? Masz? Masz? Oj, 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 oj. Jeden za jeden. Solidnie. O, fajnie wyszło. Dobra, healando szybkie. I znowu robi to, co poprzednio. No, no to wiemy, co mamy robić. Szybko poszło całkiem, jak mu tyle obrażeń zadawałem. Można mu próbować zadawać tu obrażenia, ale z tego, co zauważyłem, to większa jest szansa, że on mnie walnie, więc nie warto. Czy warto było szaleć tak? Nie warto było. La 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 la. Dobra, i znowu robi to samo. O, parę razy czasami nawet. No, daszyk. Daszyk, daszyk. Ojeju, trzasnął mnie jeszcze. Nie wiem jak. O, już się wysypał chyba na dobre, bo była krew. Czy może to nam oznacza zawsze, że już pokonaliśmy bossa? O, i dało mi się oświecenie, illumination. Czyli to, że pokonałem jakiegoś bossa, rozpozna prawdopodobnie po tym, że wypływa z niego pomarańczowa rzecz. A poza tym raczej dostanę achievement. Więc mam nadzieję, że się ponownie nie nabiorę. Niestety on został zabity, tu jego ciałko zostało, biedny jest. No i moc została tutaj, fajna walka, podobała mi się całkiem. No i nabrali mnie. Dostałem jakąś nową moc, czy co? Duszę sobie odzyskałem. Pustoszący skok.
Naciśnij B przytrzymując dół, aby uderzyć w ziemię z dużą siłą, czyli faktycznie jest osobna umiejętność. Ja pomyślałem, że może właśnie będzie ten zryw do tego potrzebny, mi zrywu w dół. Wtedy będziemy mogli się daszować w dół, a tu się okazuje, że właśnie mamy osobną umiejętność do tego, tak jak podejrzewałem na początku, ale ja myślałem, że będzie jakieś tąpnięcie na zasadzie, że nie wiem, nogą walniemy albo mieczem stałej siły w dół, a tu jest coś a la zryw, tak? Ale mogę to tu wykorzystać na przykład. Wow! Jeszcze zabiłem przeciwników. Spoko całkiem, to może... Oj, to może być coś, co może być fajnie używane... A nie mogę użyć... O, mogę użyć... Wow! Może być fajnie używane na bossach, jeszcze jak się postaramy bardzo. Tu coś jest, pokazuje. Pieczęć Halowness, tak, żeby sobie sprzedać. Za niedługo zobaczymy. Tu jeszcze jest, żebyśmy mogli sobie popróbować parę razy chyba, no nie wiem. Po coś to musi być tutaj. Ale nie, no walka była fajna. Podobała mi się i brakowało mi czegoś takiego. Więcej by się przydało. Więcej, częściej. Coś zamknąłem, nie wiem co, coś przestawiłem. Jakąś wajchę. Do góry? No, nie, ja tu byłem. I tu tąpnąłem jakby sobie. Może trzeba było to przestawić, żeby iść dalej, nie mam pojęcia szczerze. O, kolejny ten, to nie brzmi dobrze. Chociaż ja nie wiem, czy nie ma jakiegoś achievementu za te totemy, za rozwalanie ich. Czy tam zużycie ich przynajmniej, bo nie możemy ich rozwalić. No ale wiecie, o co chodzi. Jest skrzynka. I mnóstwo Gio. Giunio. 1800 prawie mamy, tutaj jeszcze jakaś dusza. A tak to nic już tu nie widzę. Nie wiem, po co w zasadzie był ten drugi pokój, jak nic tu nie ma. Nie możemy też nic tąpnąć. Będę to nazywał tąpnięciem. Będzie wam to przeszkadzać? Mam nadzieję, że nie, bo chyba tak już najlepiej mi będzie to określać. Skoro już użyłem tego parę razy. A, tutaj nic nie zrobię, muszę iść dookoła, okej. A to jest dalej zamknięte, muszę sobie od tamtej strony to otworzyć. To co mi, co mi się otworzyło tutaj, bo ja nie wiem, nie ogarniam. Co? Aha, tu jest krucha podłoga. Dobra. I tam też coś było do zebrania. Jeju! Ale mi na ryju powyskakiwało. Żeście mnie teraz zaskoczyli. Negatywnie bardzo. Masz jeszcze to. Ja tu się wychiluję. Jest mnóstwo trucheł. W ogóle podłoga jest zrobiona z robaków. Wygląda to przerażająco. Przynajmniej. Znowu więcej ich, więcej, jeszcze więcej. Wszędzie duchy. Duchy niekoniecznie do poduchy, prawda? Ale robią dużo zawieruchy, yo. Daszyk. I walimy. Otwieram sobie przejście. Tutaj może uda mi się wyskoczyć. Dokąd to prowadzi? Zobaczymy. No tam jest akurat trup tego bossa. Kolejny totem, trzeci już. No dobra. Dalej buty gadżeta. Tu jest jakiś... A nie, to nic nie było. Więcej mogę duszy zdobyć. W zasadzie to nawet dobry pomysł, żeby się wyhilować. I tu też mogę sobie tąpnąć. I w dół! No, pełną parą. I gdzie jestem teraz? Tutaj nie było mnie chyba, nie? Może jestem na dole? Nie. Dobra, wykorzystam na skok. Żeby tu zrobić. Boom. Okej, i wpadłem do sali. O, tu walczyłem z bossem. Czyli tam też byłem. Z mini bossem chyba tu było. Czyli tam też musiałem być. To spoko, to wiem mniej więcej gdzie jestem. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Szkoda tej kasy. Ojeju. No i co? Ryju, ty, ryju, zostaw mnie w spokoju. Nie! Biedek jestem. Biedek, skrajny kredek. Dobra, wychylałem się. Tutaj znowu. Hiluj się, mordo. I w ciebie. W ryj. Dobra, wyszło mi. Momentami jest gorąco. Tutaj coś tak iskrzy, jakby coś tu było, ale nie wiem. Skrzy w sumie, nie iskrzy. Skrzy. Tutaj robaczek, truchło. Idziemy dołem. I tu mogę sobie przestawić bramę, że to niby już odhaczyłem, tak? I mam blisko do ławki. To mogę stąd już wychodzić. A, ale ta walka była fajna. Dalej to we mnie siedzi. Były nawet emocje. Co jak tu wyjdę? Dobrze wychodzę? Tak, dobrze wychodzę. Mogę sobie tu przez przejście i prosto na ławunie. Jesteśmy tutaj niekoniecznie zgubieni, tylko uratowani. No dobra, to gdzie dalej? Był bossik dosyć fajny. Ja bym sugerował raczej cofnąć się gdzieś. I nadrobić coś, co żeśmy opuścili głupkowato. Aj, no gdzie ty spadasz? No najcik, no. To ja może popatrzę dogłębniej na mapę, gdzie jeszcze mogę iść, a gdzie wcześniej nie poszedłem. Ej, chodźmy tam, gdzie za pierwszym razem chciałem użyć tąpnięcia. No to będzie dobry pomysł. Zapomniane rozdroża, to nawet blisko jest i zobaczymy, co tam się kryło. Pewnie jakieś skarby znowu, albo jakieś pieczęć Halowness. Nie można czegoś tam. Ej, a czy tu nie było też jakiegoś takiego pomieszczenia czarnego? Ciemnego? No właśnie, mogę teraz oświetlić wszystko. Dobra, i coś kupić.
symbolem bramy umieścić Gio. Tak, to zobaczmy po kolei, co tu jest. Naprawdę sporo tu lokacji. Bosik tam chyba jest. Coś widzę, że tupta. Tuptol, tuptol. Czyżby Bosik? Chyba tak. Nie, drugi jest. No to chyba nie Bosik. Ale i tak jest. Może być dobrze. Nie wiem, czy mam tam wpadać teraz, szczerze. Chodźmy najpierw zobaczyć, co tu jest. No. O, kopalnie. Kryształowe wzgórze. Ja tu powinienem teraz iść? Może to jest na później lokacja? O, dobra, nie, nie, nie. Zobaczę najpierw, co jest tam, po drugiej stronie. Jeszcze mogę powalczyć z tymi przeciwnikami, zobaczyć, jak sobie z nimi poradzę. A bo ich od góry pewnie nie mogę klepać. I dostałem o nich jakieś nowe informacje. Jeszcze mogę tu sobie Gio wziąć, Giotki. A jak się wydosta... A, tutaj, dobra, wszystko jasne. Kryształnik. Powolna, twarda istota. Kryształy wyrastające z jego grzbietu stanowią dodatkową ochronę przed wrogiem atakującym z powietrza. Można było się tego domyślić, no. Dzięki, Pokédex. To tu była ta kopalnia, tylko sęk w tym, że ja jeszcze muszę sobie naładować energię, żeby tam sobie tąpnąć. Tu gdzieś była, tu. A z Gio ułożyła mi się data denominacji. Oj, polskiego złotego. Taka tam ciekawostka. Nikogo to nie obchodzi, ja wiem. O, no i tutaj, używamy. W dół. Nie wiesz, o, wyszło. A tam też można było coś wziąć. To było jedno. A, to jest od góry mogę tu wejść. To jest to samo miejsce, tylko od góry. Ja nie jestem pewien, czy powinienem tu iść, bo to brzmi jak kolejna wielka, wręcz olbrzymia lokacja. No i tak jakby na razie ja bym wolał sobie pochodzić po innych. Tu myślę, że przyjdziemy kiedy indziej. Tam był problem, dlatego że była brama jakaś. O, z Gio urodził mi się mój rok urodzenia. No, 7 września urodziny, pozdrawiam. Po prawo, o właśnie, i tu. Nie, to się dalej nie aktywowało. To drzwi z odsłoniętym rowkiem, no i super. No i co tu jest? No i nic nie jest. A korzystając z okazji, skoro już tu jestem, kupmy jakieś amulety, bo i tak musimy ich dużo kupić, z tego co wiem. Bo tam było u tej baby napisane, że ona nie sprzeda nam amuletów, póki nie mamy iluś tam, nie? Więc fajnie było sobie pokupować. O, gniazdo na amulety! Uhuhu! Kupujemy! Więcej amuletów równocześnie! I to też mogę, kolejne gniazdo za 500. Świetnie! I zobaczmy, jak to teraz się z naszymi amuletami wygląda. To już jest... O, ale super. No to teraz sobie ubiorę coś więcej. Mam 12 amuletów z tego, co dobrze liczę. A następne gniazdo jest, jak będę miał 18. Czyli jeszcze będę musiał trochę pokupować. Wręcz cudowny w skupianiu się. Ja bym to i tak kupił. Stabilne ciało. Są takie małe, znaczy dosyć tanie amulety. Fajnie było i tak wykupić to wszystko, szczerze. Jeszcze 3 i kolejne miejsce by było, w razie czego. Weźmy sobie może wrażliwą siłę, tak? Polecaliście mi, że to jest bardzo mocne i został mi jeden slot. Może zrezygnuję z czegoś? No tak nie bardzo. No to stabilne ciało sobie wezmę i zobaczymy, jak to pójdzie. Będę miał przekichane na jakichś bossach, których jeszcze nie znam i wiecie, jak mnie będą zabijać za pierwszym razem, ale za to siła plus długość ostrza. Brzmi jak protip, chyba że... Czekajcie, czy mogę... Aha, ja nie mam długości ostrza, nie wziąłem sobie tego jednak. Będę się zmieniał na walki najwyżej czy coś. Ej, kapnąłem się, że nagle mam 800, to kupmy jeszcze ten ostatni. Będzie bliżej do tego, nie wiem, szybkie skupienie, może to jednak jest dobre. Tam ten opis niewiele mi mówi, że szybciej się skupiam, że szybciej chyba, nie wiem, się leczę albo coś. Może kiedyś w praktyce przetestujemy, na razie sobie zostanę przy tym, co mam. W zielonym szlaku niby też było coś, czego nie mogłem wcześniej zrobić, a może teraz jestem w stanie. Tylko wiecie co? Odłożę sobie teraz wrażliwą siłę, bo jeśli mi to pęknie przez to, że sobie wskoczę, nie wiem, w krzaki jakieś 5 razy, no to słabo trochę, nie? A, no kurde, tęskniłem, naprawdę tęskniłem do tą lokacją. Jest piękna. Aha, tu od góry można przejście aktywować. Nie wiedziałem tego. Zagadka rozwiązana w pewnym sensie. Jak tu wcześniej byłem. Okej, zobaczmy, o co tu chodziło. Jakbym się mógł tam do góry, no nie ma opcji, dobra. Pyk, pyk. I co tu? Kurde, no, wiedziałem. Wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. Pyk, pyk. No, nie da się dwa razy wydaszować, mam mistrza zrywu. Nie działa, nie działa drugi raz. Szkoda, ja nie wiem, o co chodzi. Może ja coś źle robię z tym mistrzem zrywu? A może częściej, ale tylko na podłodze to działa. Bardzo możliwe, no. Mistrz podrywu. Uuu, tam coś jest. Tylko tam też chyba nie wejdę. Co ja jestem? Darth Vader, że tam nie wejdę. No nie ma opcji, no. A może trzeba tak?
O! Prawie! Zobaczcie! Widzieliście? Prawie było! Jakbym się jeszcze chwycił ściany, no to by wyszło. O, no, ocierałem się już. O, jest! Patrzcie! Udało mi się! Huhu! Ale to było trudne. Ej, jak się wydostanę teraz? Wydostanie się jest jeszcze gorsze. No nie, chyba nie dam rady. Chyba zgon będzie. Okej, okay, jestem tu na górze. Super, super, że się udało to wziąć. Pieczęć Hallownest. Trudna naprawdę do zdobycia była. Nie warto było. O, tu było chyba pomieszczenie w zielonym szlaku, które były całe zaciemnione. Nie za bardzo było wiadomo, co tu się dzieje, więc super, że tu przeszedłem i wreszcie... A, to jest po prostu posąg. I tu dalej nie mogłem przejść z jakiegoś powodu, więc jestem ciekaw, co tu się wydarzyło dalej. A może tu byłem? Wejdź. A tu już nie mogłem dalej iść. Chyba. Kamienna świątynia, to jest kolejna jakaś lokacja. Wow. I gdzie to jest? Aha. To jest jedna taka osobna lokacja. Dalej w zielonym szlaku, może tu być boss. Albo coś specjalnego. Pieczęć Hallownest. Jeju, ale czacha. Twarz wyrzeźbiona z kamienia. Okej, okay, po prostu, nie taka tam. Taki tam ryjek. Nie za szczęśliwy. Nie za fajny. Taka sobie twarz wyrzeźbiona. A tu po prawej? Ja nie wiem, czy miałem iść górą, czy dołem. Aha. Czy to jest jak spadniemy, to możemy tędy przejść? Zobaczmy górę w takim razie, bo są kolce wszędzie. Kolce w natolce. Mogę tak. Mogę też szarżować w razie czego. Oj. Nic tu nie ma po prawej. Spróbujmy. O! Jest tron jakiś. Jest! Kawałek naczynia! Będę miał ulepszoną... A nie, to jest kawałek maski. Zawsze je mylę. Ale dobrze, dobrze, dobrze dostałem. Fajne. Było po co tu wracać. A tu pamiętam, że coś nie mogłem. Tak. O Jezu, w dół nie szarżujmy może, co? Sam mieczyk powinien wystarczyć. Dobra, teraz. I tu wcześniej nie mogłem. Troszkę szkoda, że sobie odebrałem szansę na zrobienie tu czegokolwiek. O kurde. Coś się świeci. Czas leci. O, spadło ciało. Dobra. Pyk, pyk. Okej, okay, mogę tu wejść. Super. Fajnie, że się tu cofnąłem. Jest jakiś posąg? Nie posąg, taka rzeźba bardziej. Choć były to niegdyś nasze ziemie, blada istota rości sobie prawa do tych jaskiń. Może sprawiać wrażenie życzliwej, ale wcale nie podziela naszego marzenia. Bądź ostrożny przemierzając tamte strony. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Tak samo jak nie mam pojęcia, jak tutaj to wziąć. Tak jakby to trzeba było od innej strony w ogóle załatwić. Zobaczymy tędy. Co ja mogę tu zrobić? Jest! Kawałek maski czy naczynia? Naczynie! A, to ma taki w ogóle łeb. Śmieszny, nie wiedziałem. Myślałem, że jest kółko. Na środku uduchowiony zdobyłem achievement za zdobycie, nie wiem, większego zbiorniczka. Tak go gdzieś słyszałem. Oj, spadłem teraz. Dobra, i mam. A tam na górę nie możemy na razie, na górę. Na lewo nie możemy na razie, prawdopodobnie. Dopiero później tam pójdziemy, ale to nic, ja jestem zadowolony. Wróciłem się tu, naczynie dostałem, no jest super generalnie, powiedzcie, że nie. To jeszcze na koniec tego odcinka sprawdźmy jedną rzecz, którą też widziałem na nagraniu, ale warto się cofnąć. Ale to już taka ostatnia rzecz, bo patrzę, że mam tu godzinę odcinka. W sumie chyba nie ma sensu, żebym tutaj jechał, lepiej z buta. Odkręcę coś fajnego, patrzcie ludzie. Pyk, 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 pyk. Dobra, bo czasami mnie w bok odbija, nie wiem czemu. Jak tutaj? Jezus. Czy uda mi się to zrobić? Nie ma opcji. No nie, po prostu nie. Musiałem pływać w wodzie. No nie, no. Ja się tam daszuję i nic się nie dzieje. Tak dobijam do ściany. Postać mi się tam zatrzymuje. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Boże, wreszcie znalazłem tę lokację. Tu jest wszystko tak do siebie podobne. 20 minut chyba tu chodziłem. To jest tu. No właśnie. To co... Ja pierniczę, no... Nienawidzę tego kwasu. Jak ja się cieszę, że w tych nowych lokacjach nie ma kwasu. Już nawet woda, jak jest, to z git. Ale nie wiem, kwas jest najgorszy ze wszystkiego. Przecież się tu wywalę. Pamiętaj, chemiku, zawczasu. Zawsze umieraj. Jak się zdobywa życie? Trzeba na bubak specjalnie. Tutaj obok. Bo innej opcji nie ma. Hmm.
Jak to można zrobić? Pyk, pyk, okej, wyszło mi. Trzeba było się trochę wychylić. Udało się. Całe szczęście. Chmura zarodników. To jest amulet prawdopodobnie. Tak, bo jest taki kulisty. Podczas skupienia duszy emituje chmurę zarodników, która zadaje powolne obrażenia wrogom. Ciekawe dosyć. Takie wiecie, defensywne dodatkowo. Może też prawdopodobnie ich odpychać. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nienawidzę tego zrywu, ja to wywalam chyba. Zobaczcie w ogóle co tutaj jest. Tutaj też da się wskoczyć. O Jezu, ale ja tego nie zrobię. Albo umrę. Dobra, popatrzmy, tak. Muszę sobie trochę zjechać prawdopodobnie. No nie wiem czy jest sens. Jeszcze tu umrę, bo nie bardzo... O, w ten sposób to trzeba było zrobić. Dobra, mam, moi drodzy, kolejna lokacja. Co to jest? Dziennik wędrowca. No to na sprzedaż będzie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja w tym miejscu już kończę, bo naprawdę nagrałem się. Jest dosyć dużo tutaj odcinka. Więc trzymajcie się. Dzięki wielkie tutaj za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. No i życzę wam miłego dnia. Pa, pa!